Cześć. Świetne przywitanie. Dobrze, przejdźmy do rzeczy. Tak, dzisiaj jest 3 stycznia, więc wyniki konkursu. Co znowu? Powiadomienia. Słucham. Co jest? No i tak. Dlaczego ten telefon mi wibruje? No cicho, telefonie, nie, no dlaczego? Czekajcie. Test o tościku. Test o tościku i kiwi. Piękna nazwa. Świetna nazwa. Sprawdźcie, jak dobrze znasz tosta i kiwi. Ile mają lat? 10. Jakie mają kanał na YouTube? Tościk kiwi na Tik Studio. Uśmieszek. Co nagrywają na kanale? O, to jest potwierdziwe. No, Gacha Club, BSP, Grania, Among Us. Co nagrywają głównie najczęściej? No, Gacha Club. Czy tosty kiwi są fajne i zabawne? Tak. 10 na 10, ogromny fan. No, jestem ogromnym fanem, jak widzicie. W ogóle kiwi dostała fanarta. Tak z godzinę temu. Tak, kiwi dostała fanarta. Pozdrawiam, jestem cool, bo to ona przysłała tego fanarta dla kiwi. I bardzo ładny fanart. Dobrze. To jest to kiwi. Nie ma. Spróbujmy quiz, bo tak. O, kiwi. Nie ma. Coś było? Quiz o kiwi. Jak dobrze znasz kiwi? Sprawdźcie. Ile lat ma kiwi? 10. Dobrze. Która postać poniżej to kiwi? To ona. Czy kiwi kiedykolwiek... Właśnie zapomniałam ocenić tamtego quizu. Dobrze. Tamten quiz oceniam na 8 na 10. Był fajny. Ale krótki. Czy kiwi kiedykolwiek pokazała twarz? Nie. Zamknij się w telefonie. Ile razy kiwi zmieniła swoją postać? No tak 5-6 razy. No tak. Jak się policzy jeszcze to z Gacha Life? Czy kiwi zrobiła kiedyś live? A jak tak, to ile razy? Zrobiłam 2-3 razy. Z kim kiwi ma kanał? Z Tościkiem i Natix. Jak się nazywa kanał kiwi? Jak się nazywa kanał Kiwi? Kiwi nie ma kanału. Kiwi ma kanał z nami. Co nagrywa Kiwi? Tylko najstarsi fani wiedzą. Czy Kiwi jest fajna? Tak. No, to jest fajne, bo możesz zaznaczyć, co się chce. Na ile oceniasz mój test, jak chcesz? O, tutaj mogę sama ocenić. Reklama. O. Że? Pierniczek 1, 2, 3, pozdrawiam. Jak to oglądasz? 9... No 10 na 10. Okej, często oglądasz filmiki Kiwi i bardzo je lubisz. Jesteś na bieżąco jej z filmami. No tutaj jakaś literówka chyba. A będzie o tościku? No, moja korekta zostanie teraz zapita po raz kolejny. Nie ma nic w poczekalni. Właśnie, bo mi się teraz przypomniało. Tościk 2. Chciał, żebym rozwiązała jego quiz. Jej quiz, dobra. A ogólnie tutaj macie. Tościk 2. Hej Tos, czy mogłabyś zrobić mój quiz pod tytułem Kogo z ekipy przypominasz? Z góry dziękuję. Także robię, oczywiście. Dobrze, więc szukamy. Kogo z ekipy przypominasz? XD.
O. Tościk 2. Kogo z Egida przypominasz? Zacznijmy od podstawowego pytania. Jakiej jesteś płci? Powiedzmy, że jestem kobietą. Jaki masz kolor włosów? W rzeczywistości nie wykacza. Okej. I tutaj mam mały problem, bo dla mnie można powiedzieć, że albo mam truskawkowy blond, albo że mam blond. To zależy. Zależy, bo ja mam coś takiego, że codziennie mam inny kolor. Ale zaznaczmy, że truskawkowy blond. Grasz, nagrywasz gacza, tak. Czy kiedykolwiek założyłaś jakąś ekipę lub kilka? Tak, założyłam kilka. Jak byś siebie opisał, opisała? Inteligentna, zabawna. Jakiej jesteś orientacji? Czy lubisz placki? Tak. To ja rozpoczęłam lubienie placków z ryżem i sosem pomidorowym. Ile masz lat? No, niedawno skończyłam 10. Czy nagrywasz na yty? Jak tak, to masz z kimś kanał. Nagrywam z kimś. Czy oglądasz i subujesz ekipę na yty? Tak. Serio? Nie, no proszę. Ja mam trochę telefon. Przypominasz tosta! Przypominasz tościka, czyli sympatyczną, dobrą i zabawną dziewczynę, która założyła już wiele ekip. Pochwal się swoim wynikiem w komentarzu. Pięknie mnie opisałaś, tościk 2. Ale tościk 2, dziękuję ci bardzo za... I pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Będę cię obserwować, czemu nie? Mam ci serduszko. Dobrze. Ja przypominam siebie. Więc jest dobrze. Przypominam siebie. Co? Co? Jaki ostatni krok? Przypominam siebie, no widzicie? Jest dobrze. No i w sumie... Myślę, że tyle. I ja to ścig 2 oceniam twój quiz na 9 na 10. Czekaj, czy to by oznaczało, że my teraz mamy dwa pierwsze miejsca? Mamy dwa pierwsze miejsca, bo oceniłam dwa quizy 9 na 10 i 1 na 8 na 10. Więc mamy dwa pierwsze miejsca, tościk 2 i pierniczek 1, 2, 3. Ktokolwiek to jest. No. A drugie miejsce zajmuje... Halo, panie policjancie. Nie, to jest świetne. I zapraszam do obserwowania mnie. Ja mam obserwujący. Nawet larekowaty mnie nie obserwuje. Jaki smutek. Wpisy. O Boże, co jest? Od kiedy ja w ogóle tą osobę obserwuję? Dobra, no i w sumie chciałam tylko nagrać to i ogólnie powiem wam tak. Mam trzy pomysły na nowe memy. Tak, mam trzy pomysły na nowe filmiki. Dokładnie. Także się przygotujcie. Bo tak jak już wczoraj znalazłam, dwa i dzisiaj znalazłam jeden. Ale tak jakoś dalej nawet nie zaczęłam żadnego robić. Tak jakoś mi się nie chce. Ale dobra.
Ja was żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Bye.